Edukacja finansowa w życiu jest bardzo ważna i można połączyć tę edukację z nauką języków obcych. Oglądajcie materiały w języku niemieckim na tematy finansowe i uczcie się w ten sposób dwóch rzeczy jednocześnie. Ja Wam dziś podam takie wyrazy, które na pewno pojawią się w różnych nagraniach, które będziecie oglądać i jeśli poznacie je wcześniej, to ułatwi Wam to później zrozumienie tych nagrań. Zapraszam! Cześć, ja jestem Sandra, a wy oglądacie kanał Wszystko co dotyczy nauki języków obcych i nie tylko. Dziś porozmawiamy sobie krótko o języku niemieckim. Podam Wam kilka wyrażeń, które są kluczowe do tego, aby rozumieć nagrania i teksty na tematy finansowe. Pod tym nagraniem w opisie filmu umieściłam link, na który możecie kliknąć i poprzez który możecie zapisać się na mój newsletter. Jeśli to zrobicie, otrzymacie bezpłatnie notatkę z tego całego nagrania, która jest również uzupełniona o linki do nagrań w języku niemieckim na tematy finansowe. Także jeśli chcecie pobrać notatkę, to kliknijcie w poniższy link. No to zaczynamy. Giełda papierów wartościowych w języku niemieckim to Wertpapierbörse. Börse, czyli giełda. Man kann dort zum Beispiel Aktien und andere Wertpapiere kaufen, wie zum Beispiel Staatsanleihen. Można tam kupić akcje, jak i inne papiery wartościowe, na przykład obligacje, Staatsanleihen. Wenn du Aktien eines Unternehmens kaufst, wirst du zum Aktionär. Kiedy kupujesz akcje jakiegoś przedsiębiorstwa, stajesz się akcjonariuszem. Zwróćcie uwagę na słówko bank w języku niemieckim. Ma ono rodzaj żeński, jest die Bank i w liczbie mnogiej die Banken. Jak wziąć kredyt w języku niemieckim? Einen Kredit aufnehmen. Er hat schon wieder einen Kredit aufgenommen, obwohl er noch den vorherigen nicht zurückgezahlt hat. Wziął znowu kredyt, mimo że nie spłacił jeszcze tego wcześniejszego. Zinsen to odsetki, natomiast zins to jest procent składany, czyli kiedy mamy jakąś sumę pieniędzy i do tego są doliczane odsetki, to ta suma powiększa się o te odsetki i następne odsetki są doliczane od tej całej sumy. Natomiast der Zinssatz to stopy procentowe. Wenn du eine Immobilie kaufen willst oder bauen willst, kannst du ein Baudarlehen bekommen. Kiedy chcesz zbudować albo kupić nieruchomość, możesz dostać kredyt hipoteczny, Baudarlehen. Du kannst dein Geld sparen. Du kannst ein Sparkonto haben. Eine Anlage, to można powiedzieć, że to jest lokata. Aber die Bankanlagen sind momentan nicht so attraktiv. Lokaty w bankach nie są teraz takie atrakcyjne. Przy czym Anlage to może być cokolwiek, w co wkłada się pieniądze, które mają zachować swoją wartość. Czyli jeśli ktoś na przykład kupuje złoto, to wtedy to też jest Anlage, ale już wtedy Goldanlage. Natürliche Personen bekommen jeden Monat ihren Gehalt und sie müssen Einkommensteuer zahlen. Osoby fizyczne dostają co miesiąc wypłatę i muszą płacić podatek dochodowy. Das Einkommen to jest dochód. Die Steuer to podatek. Einkommensteuer, podatek dochodowy. Du musst aber nicht arbeiten. Du kannst auch ein passives Einkommen haben. Nie musisz pracować, możesz mieć też dochód pasywny. Und das sogar aus verschiedenen Einkommensquellen. I to nawet z różnych źródeł dochodu. Wenn du schon viele Jahre gearbeitet hast, kannst du in Rente gehen oder in den Ruhestand treten. Jeśli już długo pracowałeś przez wiele lat, możesz przejść na emeryturę. In den Ruhestand treten oder in Rente gehen. Menschen, die über 65 Jahre alt sind, können jeden Monat Rente bekommen oder sie können aus ihren Geldanlagen, aus ihren Investitionen leben. Ludzie, którzy mają ponad 65 lat, co miesiąc dostają rentę, emeryturę, albo żyją ze swoich oszczędności czy ze swoich lokat i różnych inwestycji. Wenn du sparen willst, kannst du ein Haushaltbudget haben. Haushaltbudget, czyli budżet domowy. Und dann kannst du deine Ausgaben kontrollieren. Ausgaben to wydatki. Możesz mieć budżet domowy i kontrolować swoje wydatki. Du kannst dein Geld in verschiedene Aktiva investieren. Aktiva, also Vermögenswerte, po polsku również mówimy aktywa, czyli wszystko to, co wkłada pieniądze do naszej kieszeni.
nie to, za co płacimy co miesiąc, czyli jakieś kredyty, które nie dostarczają nam żadnego zysku, tylko to, co wydajemy i co nie wraca do naszej kieszeni, czyli na przykład leasing na samochód prywatnie. I ten samochód my za niego płacimy co miesiąc, ale on nie generuje nam dochodu. Natomiast jeśli mamy taki leasing na firmę i ten samochód naprawdę wykorzystujemy i dzięki niemu zarabiamy więcej, bo ten samochód jakby sam na siebie pracuje, to wtedy to jest aktywo. Natomiast kiedy coś wyciąga te pieniądze z naszej kieszeni, kiedy cały czas wydajemy właśnie na jakiś kredyt, na przykład, czy na jakieś inne pierdoły, które nie są nam potrzebne, to są nasze pasiva, czyli pasywa też po polsku. Inaczej można po niemiecku powiedzieć również Verbindlichkeiten, czyli mamy pasiva aktiva albo Vermögenswerte Verbindlichkeiten. Nieruchomość to w języku niemieckim całkiem prosto, die Immobilie. Agent nieruchomości to Immobilienmakler. Aber Immobilien sind nicht nur Häuser, sondern auch Grundstücke zum Beispiel. Nieruchomości to nie tylko domy, ale również działki. Das Grundstück to właśnie działka. Viele Menschen investieren auch in Rohstoffe, czyli Rohstoffe, surowce. Zum Beispiel Gold, Silber, Kupfer, złoto, srebro, miedź. Und natürlich Erdöl, czyli ropa naftowa. Wenn jemand wirklich schlau ist, investiert in Landwirtschaft. Jeśli ktoś jest naprawdę sprytny, jak na przykład Bill Gates, inwestuje w rolnictwo. Wir haben auch verschiedene Währungen auf der Welt. Die Währung to waluta. Wir haben natürlich Kryptowährungen. Wir haben Fiat-Währungen. To określenie, czyli waluta fiducjarna, Fiat-Währung, wyjaśniałam już w jednym z poprzednich nagrań na temat trzech rzeczy, których nie wiesz o pieniądzach. Także jeśli jeszcze nie widzieliście tego nagrania, to zapraszam. Ono jest bardzo ważne. Zostawię linkę do niego tutaj. Na tematy finansowe pojawiły się już trzy filmy na moim kanale. Właśnie to, później o pracy i trzecie o słownictwie finansowym w języku angielskim. Także do wszystkich tutaj zostawiam linki w karcie i również pod tym filmem. Die Währung war vorher an Gold gekoppelt. Wcześniej waluta była związana ze złotem. Und wenn du gut dein Geld investierst, kannst du ein Vermögen aufbauen. Jeśli dobrze inwestujesz pieniądze, możesz zbudować swój majątek. Du kannst ein Angestellter sein, also einen Arbeitsvertrag haben. Możesz być zatrudniony i mieć umowę o pracę. Du kannst eine Firma haben und du kannst ein Investor sein. Możesz mieć firmę i możesz być inwestorem. I jeszcze kilka takich modnych ostatnio wyrażeń, czyli na przykład die Marktkrise, to jest oczywiście kryzys na rynku, chociaż często też Niemcy mówią crash. Następnie mamy Inflation, tak, inflacja. Mamy również Pyramidensystem, czyli piramida finansowa oraz Blase, Marktblase, czyli bańka. No i na koniec jeszcze jedna rzecz, o której się niestety coraz częściej mówi, czyli universelles Grundeinkommen, czyli uniwersalny dochód podstawowy, czyli takie pieniądze, które będzie mógł dostać każdy, niezależnie od niczego, po prostu tak o, w prezencie od rządu. To tyle na dziś. Przypominam, że pod filmem jest link. Jeśli klikniecie w niego, to możecie zapisać się na newsletter i wtedy pobrać sobie notatkę z tego nagrania oraz listę filmów na temat edukacji finansowej w języku niemieckim, które możecie sobie obejrzeć i wychwycić w tych filmach te wszystkie wyrażenia, o których tutaj mówiłam i również wychwycić pozostałe, inne, których również będzie bardzo dużo. Pod filmem znajdziecie również wszystkie linki do materiałów z języka niemieckiego, czyli do webinaru Jak szybko uczyć się niemieckiego, gdzie tłumaczę całą gramatykę w tak prosty sposób, że już po prostu nie da się tego nie zrozumieć. Jest tam również link do webinaru Jak hakować niemieckie przypadki, bo to wcale nie jest trudne. Jest webinar o czasowniku werden, który również jest bardzo prosty do zrozumienia. Także wszystko to zostawiam właśnie pod filmem. No i mam nadzieję, że będziecie z tego korzystać, że nie będziecie się bać oglądać nagrań w języku niemieckim na tematy finansowe. Da się to wszystko zrobić. Także to tyle na dziś. Trzymajcie się, uczcie się. Pamiętajcie, że umiecie więcej niż Wam się wydaje. Również obejrzeć filmy o tematyce finansowej w języku niemieckim i co nieco, chociażby co nieco z tego zrozumieć. Także absolutnie się nie zniechęcajcie. Do zobaczenia wkrótce. Pa, pa.